Dzień dobry, na pewno słyszeliście ostatnio o burzliwej dyskusji na temat tego, czy zwierzęta umierają, czy zdychają. Przyjrzymy się dzisiaj zatem dziś zwierzętom i językowi i zajrzymy do naszych książek, m.in. do Mitcha Stokesa, ale przede wszystkim do Petera Krefta, czy do Chrisa i Douglasa. Ta dyskusja na temat zwierząt ma wiele wątków i wiele bohaterów. Natomiast ja bym chciała się dzisiaj odnieść do jednego komentarza, którego znalazłam w sieci, a mianowicie do wypowiedzi pani Katarzyny Dowbor, która na Instagramie napisała niedługi tekst, natomiast najważniejsze są dwa zdania moim zdaniem. Zwierzęta nie zdychają, tylko umierają, tak samo czują jak my, cierpią, kochają i umierają jak my. Czy to jest słuszne stwierdzenie? Na pewno to nie jest nowe stwierdzenie, bo już Pascal pisał, że niedowiarkowie, którzy głoszą, że idą za rozumem, powiadają, czyż nie widzimy, że zwierzęta umierają i żyją tak samo jak ludzie? Także widzicie, że ta idea nie jest nowa, ale my przyjrzyjmy się temu problemowi z punktu widzenia chrześcijańskiego i na sam początek oczywiście warto zajrzeć do Pisma Świętego, bo już w samej Księdze Rodzaju pamiętacie zapewne, że są tam napisane dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, że wszystko, co Bóg stworzył, było dobre. A druga sprawa to, że Bóg stworzył człowieka w nieco inny sposób niż zwierzęta. Przede wszystkim stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Zatem już w Księdze Rodzaju widzimy taką istotną różnicę. Możemy więc powiedzieć, że z chrześcijańskiego punktu widzenia człowiek i zwierzęta to nie jest to samo. Natomiast jak to jest tą śmiercią czy zdychaniem zwierząt? Peter Kreft pisze na przykład, że zwierzęta w przeciwieństwie do zwykłych ludzi przyjmują śmierć za coś naturalnego. Wprawdzie również zwierzęta stawiają opór śmierci, ale nie oburza ich ona ani nie wyprowadza z równowagi. I choć zwierzęta posiadają wolną wolę na takim podstawowym poziomie, to nie jest to wolna wola. Nie jest to też ani racjonalna, ani moralna wola. To jest ważne, żeby podkreślić jeszcze jedną rzecz, bo Peter Kreft pisze, że miłość pochodzi tylko z wolnej woli. Zwierzęta nie potrafią dlatego kochać. Mogą nas tylko lubić, mogą być przywiązane. Miłość wymaga decyzji, właśnie wolnej woli. Nie jest to tylko uczucie, nie jest to tylko stan naszego umysłu. Wróćmy jeszcze do języka. Bo znowu, wracając do Petera Krefta, on zauważa, że najważniejszą różnicą między człowiekiem a zwierzęciem stanowi właśnie język. Zwierzęta jedynie wysyłają sygnały, człowiek natomiast posługuje się znakami. Dodatkowym czynnikiem jest sens, czyli idea, czyli słowo. Logos w języku greckim oznacza właśnie te wszystkie trzy rzeczy. Obiektywne znaczenie, czyli istotę, myśl, która ją pojmuje i słowo, które je wyraża. Bez logosu nie ma człowieczeństwa. Pamiętacie zapewne sławne zdanie, na początku było słowo i ono się odnosi także w odniesieniu do ludzkości. My jako ludzie dobrze rozumiemy, że jedna rzecz oznacza inną, że słowa znaczą, że słowo jest rzeczą, która jest również znakiem. I to zjawisko nazywamy intencjonalnością. Ta dziwna cecha myśli i słów, przez które wskazują one rzeczywistość. Zwierzęta nie rozumieją wskazywania znaków ani znaczenia. Żadne zwierzę nie weźmie udziału w tej naszej dyskusji o zdychaniu i umieraniu. Nie cierpi z tego powodu, że powiemy o innym zwierzaku, że zdechł. Nie poczuje się urażone. Nie będzie nas kochać bardziej albo nienawidzić bardziej, bo nie rozumie znaczenia tych słów. No i teraz pytanie, czy powiemy, że my rozumiemy znaczenia tych słów. I pytanie, czy jeżeli będziemy mówić o zwierzętach w taki ludzki sposób, to my będziemy bardziej ludzcy, czy może staniemy się bardziej zwierzęcy? Bo musimy pamiętać, że my ludzie w przeciwieństwie do zwierząt mamy pewną wolę upodobniania się czy to do Boga, czy do zwierzęcia. Pisze o tym właśnie Peter Kreft w książce C.S. Lewis na trzecie tysiąclecie, że w odróżnieniu do zwierząt, my jako ludzie możemy dokonywać wyboru, stając się Bożym człowiekiem lub człowiekiem zwierzęcym. Człowiek może więc zdecydować, czy stanie się zwierzęciem, podczas gdy zwierzę nie zdoła dokonać wyboru i stać się człowiekiem. Lis nie może być człowiekiem, ale człowiek może być szczwanym lisem. Do nas więc należy wybór, czy
Chcemy być podobni do Boga, czy chcemy się upodobniać do zwierząt? I to jest pytanie, chyba na które każdy z nas musi sobie odpowiedzieć. Zapraszamy do naszej księgarni, gdzie znajdziecie m.in. książkę C.S. Lewis na trzecie tysiąclecie Petera Krefta. O zwierzętach i o książkach opowiadała Małgorzata Madej.